Pierwszy dzień nowenny do świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Wielkie pragnienia. Pan Bóg nie daje nigdy pragnień, których by nie mógł czy nie chciał urzeczywistnić. Pragnienie jest darem i pierwszym krokiem na drodze do świętości pośród codzienności. I u Tereski wielkie pragnienia przejawiają się już od dzieciństwa. Znany jest epizod, kiedy starsza siostra Leonia proponuje młodszym siostrom koszyk przeróżnych włóczek i kłębków. Mała Teresa po chwili zastanowienia mówi bez ogródek: ja wybieram wszystko! I takie właśnie jest życie Tereski. Wybierać wszystko, czego chce Bóg. I nigdy nie działać połowicznie, walcząc z każdą formą minimalizmu. Ona nie chce być świętą na wpół. Nie boi się cierpieć. Jedynie czego się boi, to że zachowa własną wolę. Na drodze swojego życia pragnęła nawrócenia zbrodniarza Franciniego. Chciała wstąpić do Karmelu w wieku 15 lat, być razem w klasztorze z rodzoną siostrą Celiną i mieć duchowych braci. Te wszystkie zewnętrzne pragnienia dzięki zaangażowaniu i wierze Tereski zrealizowały się. Ale ona ciągle pragnie jeszcze czegoś więcej. Otwiera swoje ludzkie pragnienie na nieskończoność, na wieczność, na Boga. Pisze: odkrywam w sobie także powołanie wojownika, kapłana, apostoła, doktora, męczennika. Jezu, moja miłości, życie moje, jak pogodzić te przeciwieństwa, jak spełnić pragnienia mej biednej, małej duszy. Ach, pomimo swojej małości chciałabym oświecać duszę jak prorocy, jak doktorzy. Pragnienia, które w niej pracują, streszczają się w jednym, w pragnieniu czystej miłości. To pragnienie życia tylko dla Boga, to pragnienie spotkania Go i życia z Nim na wieczność. Tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro, w drugim dniu nowenny. Zachęcamy też do obejrzenia wcześniejszych odcinków. A teraz módlmy się. Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, pomóż mojej wierze, mojej nadziei i mojej miłości. Spełnij jeszcze raz swoją obietnicę, że będziesz spędzać swoje niebo, czyniąc dobro na ziemi. I spuść deszcz róż na tych, którzy Cię wzywają. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech spocznie na Was, na Wasze rodziny, na Wasze domy i niech pozostanie na zawsze, byście umieli znaleźć harmonię pomiędzy głębią a prostotą. Amen.